Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny kwietniowy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Wczoraj nic nie was straszyłam w wampirycznym klimacie. Podejrzewam, że pewnego dnia sama zamienię się w Renfielda i będzie to dość niefortunne. A dzisiaj coś dla odmiany ku pokrzepieniu serc, powieść, która zadziała jak miód i plaster w jednym. Będzie to urocza, bardzo kobieca historia, którą recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Świat Książki, do którego link znajdziecie poniżej. Specjalnie dla was cząstka ciebie i mnie, Vanessy Green. Isla i Sophie to dwie dorosłe przyjaciółki niemal na śmierć i życie. Dawno temu złożyły sobie obietnice i stworzyły listę, która miała je pchać naprzód i motywować do spełniania marzeń. Teraz Isla czerpie życie garściami, a Sophie żyje po swojemu, jednak wcale nie tak, jak kiedyś marzyła. Wkrótce jednak wydarzy się coś, co obróci życie obu kobiet do góry nogami. Coś, co sprawi, że jeszcze bardziej zbliżą się do siebie i w końcu uwierzą, że nie wszystko jeszcze stracone. Jako, że nie chcę wam w ogóle zdradzać fabuły, nic a nic, dlatego, że wtedy całość stałaby się zbyt oczywista, to powiem wam jedynie tyle, że Cząstka ciebie i mnie to jedna z tych powieści, które opowiadają o nieprzewidywalności losu. O tym, że czasami życie biegnie sobie ustalonym torem, by pewnego dnia po prostu wykoleić się i obrócić wszystko w pył. To wykolejenie się jest właśnie tutaj punktem zwrotnym tej opowieści, a Vanessa Green zrobiła to w bardzo subtelny, delikatny i bardzo życiowy sposób. Dokładnie tak, jak to czasami może się zdarzyć, kiedy przytrafi nam się dzień, który całkowicie może odmienić nasze życie. Wszyscy bardzo dobrze znamy takie opowieści jak Cząstka ciebie i mnie. To powieści pisane z myślą o kobietach, dla kobiet, takie, które mają umilić jeden, dwa wieczory i pocieszyć, jeżeli przyjdzie taka potrzeba. Ogromnie podoba mi się tutaj, jak Vanessa Green potraktowała naprawdę trudny i ciężki temat, jak oswoiła go zarówno w oczach swoich bohaterek, jak i tym samym czytelniczek. Zrobiła to w bardzo delikatny, w bardzo subtelny sposób. Poruszyła lęki, poruszyła strachy, ale jednocześnie w jakiś sposób udowodniła, że nawet taka straszna, taka tragiczna sytuacja nie musi być końcem świata, ale może być po prostu początkiem czegoś nowego. Cząstka ciebie i mnie to jest jedna z tych kobiecych historii, którymi mam ochotę aż się podzielić z innymi kobietami, dlatego ja ją tak przekażę subtelnie dalej właśnie moim rodzinnym wielbicielkom takich ciepłych opowieści. A wam, kochani, polecam z całego serca powieść Vanessy Green, właśnie jeśli lubicie takie lekkie, ale przyziemne, prawdziwe opowieści, które pomimo tych utartych klisz i schematów sprawiają przyjemność i dają też do myślenia. I to wszystko na dziś. Za cząstkę ciebie i mnie raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Świat Książki, a wy, kochani, koniecznie zajrzyjcie na bloga, tam jeszcze więcej napisałam o tej powieści i oczywiście odwiedzajcie mnie też na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Dajcie łapki w górę, jeśli podobał wam się ten filmik i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!